Witam, przy mikrofonie Mateusz Karatysz, zapraszam na kolejny odcinek programu publicystycznego. W dzisiejszym odcinku o tym, czy można żyć poza granicami kultury, o sytuacji kobiet w Polsce i Afryce, a nawet o obrzezaniu. Z praktykiem, eksperymentatorem, odkrywcą kulturowych zachowań, z psychologiem kulturowym, profesorem Pawłem Boskim rozmawiała Magdalena Czech. Wydał pan książkę Kulturowe ramy zachowań społecznych. Co mamy rozumieć przez te ramy zachowań społecznych? Ano, ramy to właśnie ta kultura. Są zachowania społeczne i te zachowania są w ramach, czy w ramkach. To znaczy, że one nie dzieją się od gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, czy poza kontekstem, tylko właśnie zawsze w jakichś ramkach. Czyli są to takiego rodzaju swoiste granice, tak? Których dana kultura się ogranicza. Tak, no bo kultury są w granicach. Te granice często nie są takie widzialne, jak na przykład granice państw. To nie do końca się pokrywa. W jakim sensie się z przybliżeniem pokrywa, ale nie do końca, bo wiele jest też takich rzeczy, które są transgraniczne. No ale tak czy owak, w pewnym momencie znajdujemy się na przykład w Wielkopolsce, albo na Śląsku, albo na Kaszubach i nawet samej Polsce, która jest bardzo homogeniczna, jakby zaczyna coś być inaczej. Na pierwszych zajęciach, które z profesorem mieliśmy, zrobił profesor eksperyment polegający na tym, kto się zgłosi do pomocy profesorowi w przyniesieniu sztalugi. Jakie to ma odzwierciedlenie w innych krajach? No, to nie było to, że kto przyniesie, ja tak się nie zwróciłem, bo gdybym tak się, że tak powiem, na ochotnika kogoś poprosił, to wtedy, to sam całą sprawę położył. Ja poprosiłem dwie panie, żeby przyniosły sztalugę i był jeden mężczyzna, więc sytuacja, że on się podniesie, była dość słaba, zwłaszcza, że użyłem liczby mnogiej. No ale mimo, że warunki były ekstremalnie niekorzystne, to się udało, bo te dwie panie, te dwie koleżanki, które wstały, jedna z nich zobaczyła, że siedzi Faty. Mamy tutaj mężczyznę do pomocy, więc w tym sensie to zagrało. I o to właśnie chodziło. I to są właśnie te kulturowe ramy, ponieważ tego typu zachowanie, znaczy tego typu prośba, jeśli jest w innych krajach zgłaszana, to nie ma takiego dziwolonga, że adresowana do kobiet, a mężczyźni reagują. Jak są traktowane kobiety w innych krajach? Pracował pan przez długi czas w Nigerii. W Nigerii to jest sprawa szczególna, powiedzmy, bardzo szczególna. Powiem ogólnie tak, oczywiście znacznie lepiej być jest kobietą w Polsce niż w Nigerii, bo jeśli ktoś tam to znajdzie różne prawdziwe, ale wydawałoby się, że aż trudne do wyobrażenia anegdotki, na przykład takie, że być może to się nie zmieniło w ciągu po 20 latach, że jeśli kobieta pracuje na uczelni, ale nie tylko, to żeby to było zaznaczone, to musi mieć napisane MRS, czyli Mrs., prawda? Przy mężczyźnie nie będzie MR zapisane, bo to się samo przez się rozumie. Oprócz tego bardzo ważne jest to, czy kobieta pracująca w Nigerii jest miss. Jeśli jest miss, czyli jest panna, to się nie liczy. Natomiast jak jest miss, czyli jest madame wtedy. Do mężatki się mówi miss, a do mężatki mówi się madame. To jest zupełnie innego rodzaju traktowanie, musi wtedy się odbywać. To jest panienka, to jest taka, nie do końca poważna. Madame to jest ważna rzecz. Ale to jest akurat zupełnie inny świat i nie najlepiej jest być kobietą Polką. Na przykład Polki, które tam pracowały ich większość, choć przyjeżdżały z mężami, którzy dostawali najpierw kontrakty, później chciały też coś robić sensownego, więc musiały mieć zezwolenie od męża na pracę. Mąż musiał napisać list do pracodawcy, zgadzam się na zatrudnienie mojej żony w takiej pracy. To tam można być z naszego punktu widzenia feministką.
Tak, a można być feministką. Jeszcze na wykładzie kilka tygodni temu poruszał profesor temat obrzezania, że same się tam kobiety na to zgadzają. No, pewnie, że tak. To jest, że tak powiem, świat kobiet i no, to jest coś takiego, jak ja wiem, jak malowanie się henną albo coś, no, po prostu to się robi, no i się nie dyskutuje, no dlaczego tak się robi, zawsze w kulturze, dlatego, że tak się robiło wcześniej, zawsze, no to znaczy nie można sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Czy wprowadzenie zmiany kulturowej jest bardzo trudne, bo zaburza coś, zaburza jakiś porządek. To nie jest tak, że obrzezanie, które oczywiście też w Nigerii występuje w różnych obszarach, więcej czy mniej, no na dużych obszarach Afryki generalnie, że to mężczyźni w tym, że tak powiem, palcem maczają. Nie, mężczyźni nie mają towara, nie mają do tego dojścia. A u nas to właśnie burzy kobiety. Ich nastawienie negatywne wzrasta do tego wszystkiego, co się dzieje przykładowo w krajach Afryki, a tam uważane jest to za całkiem normalne. Ty, profesor, mówi, że się mężczyźni to nie wtrącają. Inny świat, wie pani, to Polki były po prostu zniesmaczone i krzyczały, że to skandal, tak samo że, i tak dalej, żeby mąż dawał zezwolenie na pracę. No, to się w głowie nie mieściło. No a cóż dopiero taka rzecz. Trzeba ze wszystkim delikatnie, to znaczy. No, nawet antropologowie, którzy na ten temat piszą, nie są zwolennikami jakiegoś radykalnego ostracyzmu, prawda, zabraniania i tak dalej. Zabranianie to jest tak samo jak to, że zabrania, no to zaczyna być rynek podziemny wtedy, prawda? W warunkach jeszcze bardziej urągających, higienie i tak dalej, są zagrożenia dla zdrowia. Ale no, ponieważ no, te praktyki w Afryce są robione, stosowane od czasów faraońskich, no więc to jest około 5 tysięcy lat. I mają różne uzasadnienia, o których ja mówiłem, że to jest, że tak powiem, obrzezanie mężczyzn, kobiet, może tym bardziej, no, że ono ma, że tak powiem, bardziej uczłowieczyć ciało. No więc proponowane jest to, żeby to, powiedzmy, mogą być mniej lub bardziej inwazyjne, większe czy mniejsze te nacięcia i tak dalej. Proponuje się przede wszystkim, żeby to było, jeśli ma być robione, no to w warunkach takich jak w XXI wieku, no, są standardy medyczne, oprócz tego, żeby raczej sugerować, czy nie to, że całkowite odejście, ale no bardziej, że tak powiem, takie symboliczne, a więc w niewielkim stopniu inwazyjne. Tak czy owak, sytuacja, kiedy chciano by doprowadzać, tak powiem, ostry sposób zmianę kulturową, to się zwykle źle kończy. Na przykład zaczynają być różne walki etniczne. Tak, ja myślę, że ważne i to na tyle jesteśmy już mądrzy, że zmiany kulturowe trzeba wprowadzać delikatnie i z wyczuciem i nie na zasadzie ferworu rewolucyjnego, który zawsze budzi kontrrewolucję. Krew się wtedy bardziej leje i tak dalej. A czy można zasugerować, że natura człowieka zależy właśnie od tych ram społecznych? No, to w psychologii kulturowej tak się mówi, że w zasadzie człowiek i kultura nawzajem się tworzą. To znaczy człowiek jest twórcą kultury, a kultura jest twórcą człowieka. No i to się zawsze odbywa w pewnych ramach. No, nawet jak, mimo to, że świat globalizujemy, ale... człowiek nie jest w stanie być ponadkulturowy, tak samo jak nie jest w stanie mówić wszystkimi językami, a nie ma języka, który byłby powszechny. Z Esperanto to jednak się nie udało. No, angielski, którym mówi coraz więcej, bardzo dużo ludzi, no jednak
no to jest taki swoisty angielski, a oprócz tego jest ich wiele odmian jego, więc człowiek ciągle jest w jakichś ramach kulturowych, przy czym może w dzisiejszym świecie jest tak, że tych ram jest coraz więcej. One są wymienne, one są różnorodne, to nie jest jakaś jedna rama. Czy na człowieka należy patrzeć przez pryzmat relatywizmu? To jest niesłychanie trudne pytanie. Gdzie się kończy relatywizowanie? No chociażby z tym no dość drastycznym, jak dla nas, obyczajem obrzezania kobiet. No, jeśli ktoś mówi, że hańba, dość tego i tak dalej, no to nie relatywizuje. No ale czy z kolei powstanie pytanie takie, szereg osób dzisiaj mówi za dużo relatywizmu, ponieważ wówczas w ogóle nie mamy kryteriów prawdy, fałszu, dobra, zła, piękna, brzydoty i tak dalej. Powiedzmy, zwłaszcza dobra, zła, no wszystko jest względne, tak? No ale jednak tak nie jest, bo cierpienie ludzi, zadawanie cierpienia, terroryzm, despotyzm, dyktatury, no nie można ich relatywizować, bo w ten sposób no, odejmujemy sobie jakąkolwiek rękojmię działania. Więc ja myślę, że tutaj to nie jest łatwe kryterium, ale może to jest tak, że jeśli w danych warunkach takie czy inne działania płynące z góry, czy z tradycji, a powodują cierpienie ludzi przeciw życiu, zdrowiu i godności człowieka, no to trzeba powiedzieć stop. Młodzi ludzie teraz coraz częściej nie chcą żyć w tych ramach, które narzuca im społeczeństwo. Jednakże nasuwa mi się też taka myśl, że jeśli nie żyjemy w ramach swojego społeczeństwa, to nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że żyjemy w ramach innego społeczeństwa. Zaczynamy. Oczywiście, że tak. Na ogół wszelkie nonkonformizmy do tego też prowadzą, że przyjmuje się jakieś wzorce inne. No, ja bym powtórzył to, co już powiedziałem, że dzisiejsze czasy charakteryzują się znacznie większą wielością tych ramek. No tu jest rzeczywiście do wyboru, do koloru. I no to jest pewna szansa, ale też oczywiście utrudnienie, ponieważ no, prowadzi to do no, też może większego, czy większej wolności, większej swobody, ale też większej trudności w porozumiewaniu się, bo te ramki muszą być tłumaczone sobie nawzajem. To nie jest zawsze takie oczywiste. Czy zalecałby Pan młodym ludziom tworzenie własnych ram społecznych? No to powiedzmy, subkultury młodzieżowe na przykład, one zawsze istniały i istnieją. Dzisiaj myślę, że komunikacja taka internetowa jest przez społeczności internetowe. To no jest czymś właśnie takim, który dotyczy głównie młodych ludzi. I to może być też po prostu bogatsze niż wtedy, kiedy ja miałem 20 lat. Także jak najbardziej tak. I z tego możliwość podróżowania, spotykania się praktycznie z każdym, zwiększa właśnie tą mozaikę, wielobarwność, w którym możemy żyć i się cieszyć, że to życie jest przez to bogatsze.